Dostałem do naprawy niemiecki wzmacniacz telefon Kena TA-350 z 1978 roku. Zanim go nie naprawię, zobaczymy, z czym powinniśmy kojarzyć producenta. Telefunken to niemiecka firma produkująca aparaturę radiową i telewizyjną, założona w Berlinie w 1903 roku jako wspólne przedsięwzięcie Siemens i Halske i Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, znaną także jako AEG, spółkę energetyczną. Na początku XX wieku dwie grupy niemieckich naukowców pracowały nad rozwojem technik komunikacji bezprzewodowej. Jedna grupa w AEG, kierowana przez Adolfa Slaby i Georga Grafa von Arco, opracowało systemy dla Kaiserliche Marine. Drugi pod rządami Karola Ferdynanda Brauna w Siemensie dla armii niemieckiej. Ich głównym konkurentem była brytyjska firma Marconi. Kiedy między obiema firmami powstał spór dotyczący patentów, Kaiser Wilhelm II wezwał obie strony do połączenia się, tworząc wspólne przedsięwzięcie Gesellschaft für Drahtlose Telegrafie System Telefunken. Stało się to 27 maja 1903 roku i obie firmy ze spornymi patentami zainwestowały w rozwój techniki. 17 kwietnia 1923 roku zmieniono nazwę na Telefunken, The Company for Wireless Telegraphy. Pierwszym dyrektorem technicznym Telefunken był hrabia Georg von Arco. To były początki, ale historia firmy jest dość obszerna, więc skupimy się na jednym okresie. Warto jednak wiedzieć, że w 1950 roku opracowano przedwzmacniacz V-72. TAB V-72 wkrótce stał się popularny wśród stacji radiowych i studio nagraniowych. V-72S był jedynym rodzajem przedwzmacniacza zastosowany w konsoli REDD.37 używanej przez Beatlesów Abbey Road Studios do realizacji wielu ich wczesnych nagrań. Zatem Telefunken był także pomysłodawcą systemu radiofonii FM. Telefunken przez spółkę zależną Teldec, spółka Joint Ventures z Decca Records, był przez wiele dziesięcioleci jedną z najważniejszych niemieckich firm fonograficznych, dopóki Teldec nie został sprzedany WEA w 1988 roku. W 1959 roku Telefunken założył nowoczesną produkcję półprzewodników w Heilbronn, gdzie w kwietniu 1960 roku rozpoczęła się produkcja. Firmę kilkakrotnie rozbudowywano, a w 1970 wybudowano nowy sześciokondygnacyjny budynek na północnym krańcu terenu firmy. Jako że pracowałem w firmie MRU z Oberaisesheim, zdarzyło mi się kiedyś zabłądzić pod fabryką Telefunkena w Heilbronnie. No ale firma zakończyła działalność w lutym 2015 roku na skutek upadłości. Teraz znajdziecie tam Wischai i Beyer Dynamic. Na początku lat 70. Telefunken zatrudniał około 2,5 tysiąca pracowników w Heilbronnie. Na początku lat 60. Walter Bruch opracował dla firmy system telewizji kolorowej PAL, z którego korzystała większość krajów zachodniej półkuli, no za wyjątkiem Kanady i Stanów Zjednoczonych. W 1995 roku Telefunken został sprzedany TechSim Corporation, jednak Telefunken pozostał niemiecką firmą. W latach 70. i na początku 80. Telefunken odegrał również znaczącą rolę w opracowaniu wysokiej jakości systemów redukcji szumów audio, w tym Telecom C4, sprzedawany od 1975 roku, Hicom, sprzedawany od 1978 roku, Hicom 2, Hicom 3, Hicom FM i CX. 1982 rok. Przez lata firma zmieniała właścicieli, aż w wyniku konferencji, która odbyła się we Frankfurcie w maju 2009 roku, Telefunken USA zmienił nazwę na Telefunken Electroacoustic Division of Telefunken i otrzymał wyłączne prawa do produkcji szerokiej gamy profesjonalnych produktów audio i lamp próżniowych noszących znak Telefunken Trademark w ponad 27 krajach. Telefunken Electroacoustic używa teraz znaku towarowego Telefunken w profesjonalnym sprzęcie audio i komponentów elektronicznych, takich jak kondensatory, transformatory, lampy próżniowe w Azji, Europie, Ameryce Północnej, Oceanii i Ameryce Południowej. W naszym kraju Telefunkena większość kojarzy z takimi radyjkami i magnetofonami. Ale mało kto wie, że Telefunken produkował sprzęt profesjonalny do studia nagraniowego, telewizyjnego czy radiowego. Mi kojarzy się bardzo z mikrofonem. Telefunken U47.
Telefunkena raczej znamy z kombajnów Music Center, telewizorów czy przenośnych radioodbiorników. TA-350 pojawił się w katalogu na rok 1979 i był w niższej serii produktów Hi-Fi. Jak widzimy w katalogu, były także inne produkty z dolnej półki, takie jak radioodbiorniki, które dziś uzyskują ceny ponad 500 zł. Do naprawionego właśnie wzmacniacza firma oferowała szafkę do zabudowy pionowej, poziomej oraz szafkę uniwersalną, modułową, na większą ilość komponentów. Zobaczmy, jakimi parametrami mógł pochwalić się wzmacniacz TA-350. Moc muzyczna na 4 ohmach to 70 W, moc w sinusie 50 W. Tutaj widzimy, że zalecana impedancja kolumn głośnikowych to 4 ohmy. Dlaczego? Wzmacniacz ma kondensatory na wyjściu, więc będzie grał optymalnie właśnie z takimi zespołami głośnikowymi. Czyli możemy osiągnąć pasmo od 15 Hz do 43 kHz. Z kolumnami 8-ohmowymi może być to pasmo węższe. Zniekształcenia THD poniżej 0,25%, a intermodulacyjne poniżej 0,5%. Rewelacji nie ma, ale widać, że wyższy model TA-750 nie ma znacząco mniejszych zniekształceń THD. Telefunken zaleca łączyć wzmacniacz TA-350 z następującymi komponentami. Tunerem TT-350, gramofonem S800 lub TS850, magnetofonem TC400 lub TC450, który jest wyposażony w system redukcji szumu HiCom. Do zestawu możemy podłączyć profesjonalne zespoły głośnikowe TLX10 lub 11, albo Hi-Fi TL510 lub Sound Reflex 1, ale ten ma akurat 8 ohmów impedancji. A do cichego odsłuchu słuchawki TX300. Jeśli ktoś chce dogrywać komentarze na taśmie, aby prowadzić domową dyskotekę, polecany jest mikrofon TDM22. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podłączyć inne komponenty, ale sama firma zaleca obracać się w odpowiedniej klasie jakościowej. Czy wzmacniacz brzmi starą niemiecką szkołą? Zobaczymy po naprawie, gdyż tutaj teraz nie grają oba kanały. Czy tak wysokie zniekształcenia intermodulacyjne będą słyszalne? Zobaczymy na końcu. Mam tutaj wzmacniacz Telefunkena. Jak on się nazywa? TA-350. Jeszcze nie rozpakowany. Trzeba przyznać, że to jest kawał skrzynki. Telefunken Integrated Hi-Fi Stereo Amplifier TA-350. Jak tu widzę, Tiefen Hohen Rauch Filter, to powinno być jeszcze w nazwie po niemiecku. Vorverstärker. Zasilanie sieciowe. O, działa, to dobrze. Zdublowane gniazda słuchawkowe. Ale piłuje po obudowie. Będzie trzeba to sprawdzić. Lautsprecher, czyli głośniki. Funktion wejście 1, wejście 2 dla gramofonów, radio, czyli tuner radiowy, band, czyli taśma, tutaj wejście rezerwowe, czyli zewnętrzne i mikrofonowe, tutaj na DIN-ie, czyli mój telefunken spokojnie by działał z tym telefunkenem. Kilka przełączników, monitor taśmy, stereo, mono, wejście, nie, to jest praca liniowa i to jest loudness. Kopiowanie taśmy, być może niezależnie od słuchanego materiału. Soprany, klang, und tone. Dobra, bez żartów, bo jeszcze komuś się to nie spodoba. No, widzę, że tutaj jest raj dla fana wtyczek dinowskich. Widzę, że wzmacniacz spędził bardzo dużo czasu w jakiejś piwnicy. To widać po tych skorodowanych śrubach. Oj, mamy te nieszczęsne przełączniki. I co? Potencjometry. Odgłos. Nie lubię filmować telefonem, bo to urządzenie bardzo kiepsko ostrze. Ale nie mam pod ręką aparatu. To trzeba
roznitować i zastosować albo śrubę przez całość, albo po prostu rurki mosiężne roznitować. Potencjometr głośności, znowu zgubił ostrość. Potencjometr głośności to jest basu albo sopranu i tudzież podobny. No troszeczkę będzie pracy z tym, ale widzę, że obudowa jest uniwersalna, przygotowana pod wzmacniacze wyższych numerów. Tutaj można zabudować dowolnymi modułami. Ładny transformator na rdzeniu typu U. Zwijanym jak z takiego radzieckiego telewizora. To jest chyba Elektron. Taki sam rdzeń, tylko że te są bardzo słabo wykonane. Miejsce złożenia czasami ma szczelinę do 1,5 mm. 270 W ten transformator, jakby ktoś pytał. Więc myślę, że ten jest lepiej wykonany. Przekaźnik chyba. Albo włącznik sieciowy. Włącznik sieciowy. Blokuje się czuć wideo. I tam na dole płytka selektora wejść. Teraz widać przełącznik. I prawdopodobnie przez wzmacniacz gramofonowy. Tak, bo tutaj są wejścia od wzmacniacza gramofonowego. Tyle wizji lokalnej, oględzin wewnętrznych. Trzeba to rozebrać, wypłukać, wymyć i zabrać się za pracę. Pozbyć się tych kulek kurzu. Jak widzicie, była to naprawa wykonana jakaś. Oryginalny tranzystor został zastąpiony BDW84. Został zastąpiony. Zresztą tu widzę, że BDV65. Tutaj jest BDV64. Te chyba są oryginały. Chociaż trudno im powiedzieć. Bo na jednym widnieje logo Philipsa. Na drugim także. Czyli ten kanał był spalony, bo tutaj widać jakąś robotę. I w tym wzmacniaczu tranzystorami są te same, które były w Einsteinie. No takie, były dwa nawet takie filmy na moim kanale, gdzie strasznie narzekają na wysokiej klasy wzmacniacz firmy Einstein The Amp. I tam były te same tranzystory. Tutaj mam jeszcze jedną sztukę, która mi została po tamtej naprawie. No nie chcę ostrzyć ta komórka. Wybaczcie, resztę filmu będę nagrywał aparatem fotograficznym. Ten Samsung po prostu strasznie mnie irytuje. Zdemontowałem wiele przewodów. W tej chwili mogę odkręcić końcówkę mocy. Tutaj mam jakąś śrubę. Ja jej nie ruszałem, ale to nie jest śruba z tego miejsca. Zacząłem dopiero odkręcać. Po prostu ktoś się pomylił podczas montażu. Dlatego bardzo ważne jest ściągnięcie sobie serwisówki albo robienie dokładnych zdjęć. To nawet nie jest śruba, która występuje w tym wzmacniaczu. Po prostu ktoś taki nie miał. Powinny być tutaj śruby właśnie tego typu. Wkręty zwykłe do plastiku. Końcówka wyjęta. Trochę piętrowa zabudowa. Nie podoba mi się to za bardzo, ale no dobra. Jedyna rzecz do odlutowania w tym wzmacniaczu to jest taki moduł Protect. I chyba go odtworzę. Wystarczy spojrzeć na schematy wyższych urządzeń, jeżeli chodzi o serię z któregoś wyższego modelu, po prostu odtworzy się rozdrukarka uniwersalna, w związku z czym nie ma problemu. Wystarczy założyć elementy. O, tutaj mamy inną płyteczkę, jeszcze nie wiem do czego. Wszystko zależy od tego,
co w schemacie wyczytano. Trzeba przeanalizować schemat przed podjęciem się naprawy tego urządzenia. Na razie myję wszystko, żeby było odejście. Wydaje mi się, że te kondensatory też nie są oryginalnie, one są opaskę, krytytkę ściśnięte, więc myślę, że ktoś to po prostu przerabiał. Niestety. Pewnie z tymi tranzystorami mocy. Pierwszą rzeczą po umyciu, którą chcę zrobić, to sprawdzić, czy na tej płytce uda się zamontować elementy zabezpieczeń. I tak, to jest BS5736 lub BS5735. BS5735 i tu mamy ze wzmacniacza 750 elementy zabezpieczające. Muszę jeszcze przeanalizować, czy w tym wzmacniaczu uda się zrobić te zabezpieczenie. I teraz jak spojrzałem na schemat, stwierdziłem, że faktycznie niepotrzebny jest tutaj układ, który nam zabezpiecza przed stałą składową, bo te kondensatory nam zabezpieczają przed stałą składową na wyjściu. Może warto byłoby zrobić opóźnienie, chociaż kondensatory się powoli ładują, więc tego pukania w głośnikach nie powinno być. No wszystko jest zasługa napięcia niesymetrycznego, ale mamy wtedy trochę inny problem. A mówiłem o tym przy okazji omawiania ogólnego wzmacniacza. Dobrze. Myślałem, że to jest troszeczkę inaczej rozwiązane, ale dobrze. No warto zawsze spojrzeć na schemat. Tak mnie interesowało, czy na tej platinie, czyli na płytce Endstufenplatte, czy te kondensatory rzeczywiście były tak dziwnie zamontowane. No i ze schematu wynika, że prawdopodobnie tak. Chociaż brakuje mi tutaj jednego kondensatora. Z drugiej strony zobaczcie, jaki bałagan jest w środku. I bliskie oględziny tej płytki pokazały, że czasem lepiej rozmontować urządzenie, które jest do naprawy, żeby przyjrzeć się, co tu się stało. Jak widzicie, tutaj są jakieś naprawy, wypalone lub wydrapane drugi. Teraz trzeba przejrzeć schemat, zobaczyć, czy połączenia są dobrze zrobione. I co jeszcze? To jest końcówka kondensatora. Tutaj jest końcówka kondensatora. Zobaczcie, tutaj jest druga końcówka kondensatora wyrwana. Gdybym włączył ten wzmacniacz zaraz po otrzymaniu, to iskrzyłoby mi tutaj strasznie. Co mogłoby być niebezpieczne dla tego wzmacniacza? Ten osad tutaj to jest po umyciu. Teraz to umyje się innym środkiem. To wszystko tutaj jest do zmycia. To nie jest istotne w tej chwili. Chciałem wam pokazać po prostu, jak czasem wygląda płytka drukowana po naprawach. To nie jest moja robota. To oczywiście te napisy tutaj pozacierane. To są zrobione przez poprzednika. Ja myślę, że to było naprawione w Niemczech. Z tego względu, że wzmacniacz wygląda na nieruszany od kilku lat. No tu jeszcze zostało trochę paprochów, no ale to jest już drobiazg. Kondensatory są oryginały, ale teraz powolutku muszę przejrzeć całą płytkę drukowaną, zastanowić się, gdzie są błędy, poprawić wszystko. O, ten tranzystor jest inny, ten jest inny, a te chyba są oryginalne, które tu były. Te kondensatory są wyrwane tylko dlatego, że ta bateria rusza się. Dlatego taki montaż moim zdaniem jest niedopuszczalny. Tutaj jeszcze jakiś klej jest w środku. Po prostu lepiej to zastąpić odpowiednimi pojemnościami.
i mieć problem z głowy. Też zobaczcie, jak te nóżki blisko siebie są. 470 mikrofaradów. 426 mikrofaradów. ESR 1.3. To jest zdecydowanie za dużo. Już napięcie zasilania mamy tylko 40 V. I to jest kondensator z tego miejsca. Jaką on tam ma oznaczenie? C619. I już go szukam na schemacie. Farba nie jest pierwszej świeżości, więc to jest tak naprawdę C517. To wyczytałem z rysunku płytki. I to jest, tu znowu nie chcę chwycić, ten kondensator. Jest to zasilacza kondensator. Tutaj. Więc ten kondensator też wymienimy, żeby ten stabilizator miał lepsze warunki pracy, czyli lepiej wygładzony prąd. Jak ten ma za duży ESR, czyli jego ładowanie jest wolniejsze, poza tym ma mniejszą pojemność, to w ten czas tętnienia na tym układzie scalonym są większe. 100 mikro na 35 V. Nalazłem następny ewenement, 4,7 mikro. No to na 35 V. To jest C403. Jeszcze sprawdzę sobie C402. Termoschalter Kühlblech. To jest wyłącznik termiczny na radiatorze. O. No tego już nie muszę komentować. I wiecie co? Uszkodzenie termiczne wzmacniacza mocy, przegrzanie, spowodowało to, że ktoś po prostu musiał wymienić parkę. Jak sprawdzać, to sprawdzać, nie? Tu są rezystory. R407. One powinny mieć 330 kOhmów, mają 222, ale jak patrzę tutaj, one stabilizują nam napięcie. Powinno być 7,3 V. Jak załączymy wzmacniacz i będzie inne napięcie, wtedy stanowi się nad wymianą tego rezystora. Pozostałe rezystory są eleganckie. Tu widzicie ponotowane współczynniki wzmocnienia tranzystoru z tego kanału. Czeka mnie to samo w drugim kanale. Jak widzicie, wartości wzmocnienia beta, czyli HFE21, dla jednego i drugiego kanału, w tym wzmacniaczu napięciowym, znacznie się różnią. Oznacza to nierówne granie kanałów. Więc prawdopodobnie tutaj tranzystor 402 i tranzystor 404 wymienię. Może nawet ten 404 przełożę w miejsce 402, a tu założę nowy o wzmocnieniu około 430. Wtedy będzie to bardziej równo grało. Oczywiście jeszcze muszę sprawdzić tranzystory mocy. Przy okazji wymienić im pastę. Czy mają takie same współczynniki wzmocnienia? Co to za naklejka? Aha. Bezpieczniki te tutaj powinny mieć wartość 2,5 ampera. Staram się, żeby to było widoczne. Teraz macie literkę F, cyferkę 1, literkę A, łamane przez 250 V. Czyli jest to 1 amper, a nie 2,5. Drugi ma tak samo. Bezpieczniki trzeba wymienić. Dobrze, że ten zasilaczu tutaj miał 630 mili, jak powinien mieć. Jeden jest przepalony. Przepalony był w tym kanale. Drugi jest sprawny, ale tu kanał był niesprawny. I co się okazuje? Oba są 1-amperowe. Jak widzicie, powinno być 2,5 ampera. A nie sprawdzałem ich z tego względu, że... A nie będzie widać chyba. Że chciałem wyczyścić te gniazda. No, problem z ostrzeniem. O, już jest ok. Widzicie, trochę są zabrudzone. No, warto zawsze... sprawdzać bezpieczniki. Nie, aparat tego nie zarejestruje. Nie jest w stanie.
Dobra, do pudełka. My tu wimy 680 nano. Plus minus 5%. Ale długo mierzy. Czyżby? Tu mam wimę z drugiego kanału. Ciekawe. Czyli ta wima jest uszkodzona. 5%. No. To 5% jest dyskusyjne. Sprawdziłem sobie większość elementów na tej płytce. Tak jak wam kiedyś mówiłem, po czym poznać, że coś było wymieniane. Idealnie matowe pola lutownicze. To są te oryginalne tranzystory Philipsa. A tutaj nawet nie wyczyszczone. Ktoś to naprawiał. Tu pomontował te ścieżki drukowane. No naprawdę, tu musiała być jakaś niezła eksplozja. I mało tego, w tym kanale nie. W tym kanale ten kondensator, to jest kondensator wejściowy. No mi znowu nie chce wyłuszczyć. O, widzicie, 0,68 mikrofarada, to jest na wejściu kondensator. I w tym kanale jest niesprawny. Ciekawe, co mnie jeszcze czeka. Właściciel urządzenia powiedział, że urządzenie nie działa. Włącza się, ale nie działa. W związku z tym odlutowałem sobie całą płytkę z tranzystorami, żeby sprawdzić. Już mamy jednego winnego, czyli ten kanał na pewno grać nie będzie. Sprawdzamy dalej. I tak już wiem, że ten tranzystor i ten tranzystor są sprawne. Ten jest uszkodzony, ale ponieważ tu są inne tranzystory niż oryginał, bo jak widać tutaj są BDV65 i 64A. Poszukam nowych tranzystorów. Co prawda z grupy A mogę nie znaleźć grupę B, ale one się tylko różnią napięciem pomiędzy bazą a emiterem, albo bazą a chorą. Nie pamiętam już. Mają jedne, te z grupy B mają po prostu 100 V wyższe napięcie. Czyli te tranzystory wylatują. Dresz alter platę. Mamy 4,7 mikro. Przełącznik wymontowany tutaj do czyszczenia, ale widzę, że 4,7 mikro do wywalenia. Do wywalenia. Można by rzec, że ten Petrik jest tylko nieznacznie zabrudzony. Ale tak czy siak przeczyścimy. Zakonserwujemy. Nawet nie widać, żeby tutaj było mocny wpływ sił natury na ten przełącznik. Tak wygląda Alps po latach. Wiele osób nie wierzy, że można odzyskać srebro, kąpiąc to w solance z folią aluminiową. A tu się okazuje, że jednak tak. Jeśli wam nie łączą słuchawki w sprzęcie, to już wiecie dlaczego. Przełączniki są dosyć trudne do rozbierania. Ja generalnie ich nie rozbieram, tylko mam metodę na czyszczenie tych przełączników. One są generalnie blaszki miedziane, stykowe, w związku z czym wystarczy kartka papieru nasączona środkiem czyszczącym, przeciągnięta w tej i we w te kilka razy. To w środku styków, grubszy kawałek od tej strony. No i pędzelek i czyszczenie z tej strony. Największy problem to zabezpieczenie styku. Ale gdybym miał wazelinę w sprayu, nie byłoby problemu. A tak będę musiał nasączyć ponownie kawałek kartki wazeliną i przeciągnąć przez środek. Jeśli chodzi o ten przełącznik, to jest on gorzej zmontowany, bo on jest sklejony. Ale damy sobie radę. W plastyce używa się takie narzędzie zwane wiszerem. Służy ono do rozmazywania węgla lub ołówka. Trzeba sobie taki wiszer właśnie
kręcić z kawałka szorstki tektury i dojść do tych styków, żeby je wyczyścić. Jest to metoda lepsza niż wtryskiwanie jakiegoś kontaktu i usuniemy te zabrudzenia z tych styków. No i efekt jest lepszy niż się spodziewałem. Następny jest bardziej zabrudzony. Mam nadzieję, że efekt będzie ten sam. Wyczyszczone. Tu w środku styki są posmarowane już delikatnym filmem z wazeliny. I teraz trzeba to tak włożyć, żeby niczego nie połamać. I proszę. I teraz rzecz bardzo ważna. Działam. Ok. Tu macie firmę producenta tego styku, tego przełącznika. No i robota nie była trudna. One mają takie zatrzaski. Jak wkłada się je w płytkę, to trzeba tak je włożyć, żeby tych zatrzasków nie połamać. A, już jest problem. Stawia opór. Tak to jest, jak się pracuje jedną ręką. Można sobie pomóc pęsetką. Można po ukosie. Już jest ok. Polutujemy. Powierzchnie czyste. Wypłukane wodą. Przemyte spirytusem. Przed montażem to musi trochę wyschnąć, więc jest okazja, żeby iść zjeść obiad. Sprawdziłem i wszystkie styki działają. Tutaj jest ciekawostka. Ten styk działa tylko w momencie obracania dźwigni, czyli jeżeli rozwierane są któreś z tych styków, ten styk jest zwierany tylko po to, żeby wytłumić trzaski podczas przełączenia. Wymieniam kondensatory. Teraz taka mała wskazówka. Tu jest tor audio. No to rozumiemy, nie? Były te kondensatory, ale tutaj mam zasilanie, czyli ten styk, który tam zwiera. I on generalnie jest po to, żeby przez pewien okres przytrzymać zwarcie. Ma jakąś stałą czasową, więc dlatego tutaj lepszy jest taki Panasonic, aniżeli ten. Ten jest dedykowany do audio, do toru audio, nie do zasilania w to, do zasilania układów scalonych, tylko do toru audio. Są Nippon Hemikon, natomiast ten kondensator też chyba jest Nishikon albo coś takiego. Trudno mi powiedzieć. W każdym razie tutaj wstawiłem Panasonica. Te potencjometry do rozbierania są okropne. Zobaczcie, jak płytka wygląda zabrudzona. Poza tym ta ośka jest skrzywiona. Trzeba ją wypolerować, naprostować. Tutaj też jest problem. Ciężka robota. Włosy dęba stają, chociaż ich na głowie nie mam. Tutaj możecie dostrzec, dopiero co zacząłem go czyścić, jak ten ślizg jest zasiarczony. Tak samo tutaj to. Tutaj także. W jakimś filmie jakiś użytkownik w komentarzu zarzucił serwisantowi nieostrożność i kowalską rękę. I zobaczcie, co mi się stało. Dotknąłem to wacikiem i pękło. Prawda jest taka, że ten suwak chodził po... Chodził z ośką wykrzywioną. Zresztą zobaczcie. Tutaj jest obniżony ślizg. Tu jest podniesiony ślizg. Ja tego nie zmieniałem nic. Tylko zmoczyłem. Wyczyściłem trochę wacikiem. To się ułamało. Będę musiał teraz poszukać takiego elementu w innym potencjometrze. I tak właśnie ryzykuje się, naprawiając urządzenie. To też jest telefon Ken. I będziemy montować z dwóch potencjometrów jeden. Było trudno, najpierw musiałem wyrywać wodzik, potem delikatnie usunąć z tego i założyć tutaj. Chciałoby się powiedzieć, nigdy więcej tych potencjometrów. Ale czeka mnie jeszcze jeden od Sopranu.
No nie udało mi się zrobić tak, żeby z luzem chodziły ta ośka z tą ośką. No. Ta jest skrzywiona. No, wynaprostowałem ją trochę i nie ma takich oporów. Może jak będą gałeczki, będzie dobrze. W każdym razie potencjometr złożony. Działa. Tutaj był dawca. No, to teraz czeka mnie jeszcze robota z jednym potencjometrem, ale to chyba już nie dzisiaj. Trzy razy go rozkładałem, trzy razy go składałem, bo coś zawsze nie pasowało i dlatego tutaj zamiast tulejek zrobiłem śrubki. To też jest dobre rozwiązanie, może nie oryginalne, ale mi zależy na serwisie. Po prostu mi zależy na serwisie. Pracuję w zakładzie przemysłowym, w którym nie wszystko jest przemyślane pod serwis. Muszę udoskonalać niektóre rzeczy, w związku z czym mam już takie podejście, że serwis jest bardzo ważny. Dlatego staram się robić wszystko pod serwis. Następna osoba, która będzie robiła ten wzmacniacz, po prostu odkręci śruby. Nie będzie musiała już roznitowywać tych nieszczęsnych rurek. Tutaj mam kondensatory Wiszeja i te niszikony na tego Wiszeja wymienię i powiem wam ciekawostkę. Założyciele firmy Wiszej America, czyli BC Components, był Polak, Felix Zandman. Jest to facet polskiego pochodzenia, urodzony w Polsce, wyemigrował do Stanów, tam założył fabrykę i Wiszej jest w posiadaniu Telefunkena. Nie wiem, 86 czy 96 rok, nie pamiętam już kiedy. No więc te kondensatory jak najbardziej pasują do tego wzmacniacza. Tak na serio po prostu parametry odpowiadają. Tutaj mam też niszykony, tu mam Panasoniki. Po prostu w tej chwili jest wielka trudność ze zdobyciem kondensatorów. Nawet TME ma problemy z dostawami. A kupować po jednej rodzaju kondensatorów na różnych aukcjach jest dosyć uciążliwe i drogie. Dlatego zdecydowałem się na taki wybór. Niestety nie mam tranzystora BC559 na stanie. A jest to ten tranzystor 1402 albo 402. I ten ma 178 wzmocnienie. Grupa B powinna mieć 200, ponad 250. Więc raczej należy on do grupy A, mimo że literka B jest na końcu. I mogę zastosować tranzystor serii 500. Tutaj widzicie, różnią się tylko napięciem kolektor baza i kolektor emiter. Więc 559 ma to napięcie najmniejsze, więc z powodzeniem mogę zastosować każdy z pozostałych. 558, 559, 560, 557. Ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem mówić o czymś innym. To jest ten kanał, który był uszkodzony. Zastanawiam się, ktoś tutaj to już naprawiał. Dlaczego po raz wtóry kanał został uszkodzony? Ten kanał działa bez problemu. Jak widzicie, wzmocnienie tranzystorów 178, 430, 284. Dlatego przełożyłem, zamieniłem tranzystor. Dałem tutaj nowy. To jest ten trzeci. 285 wzmocnienie ma. I oczywiście zostawię ten tranzystor pierwszy ze wzmocnieniem 253. A, już wiem co zrobiłem, bo teraz się zastanawiam. Ten tranzystor przełożyłem tutaj i tam go widzicie wlutowanego. Natomiast w tym kanale dałem nowy tranzystor. No i szukam teraz tego tranzystora. W tych gratach tutaj. Niektóre są nosy, no te są nowe, ale niektóre są NOS, czyli New Old Stock, niektóre są używane. Coś na pewno ciekawego znajdę.
A, bo mówiłem o tym wzmocnieniu i nie skończyłem. Wydaje mi się, że zawartość harmonicznych w tym kanale była na tyle duża, że po prostu przy współpracy z głośnikami ten wzmacniacz no, uszkodził się, ten kanał. Dlatego celowy wydaje się zmniejszenie wzmocnienia ostatniego z tranzystorów, ponieważ no, wtórnik emiterowy to tam wiecie, no tu ten 431, ten wzmocnienie mniejsze od jedności, wzmocnienie prądowe większe od jedności, nie ma tutaj problemu, ale ten wzmacniacz napięciowy pracuje w klasie A i gdyby on generował zbyt duże zniekształcenia, on mógłby być przesterowany, zbyt duże wzmocnienie mieć, no to w tym momencie ta końcówka by przez cały czas ulegała uszkodzeniu. Celowym się wydaje zmniejszenie tego wzmocnienia, ponieważ ta końcówka przez cały czas działała. I myślę, że ta zamiana będzie rozsądna. Zobaczymy, jak to będzie grało, chociaż myślę, że nie powinno to mieć wpływu na brzmienie żadnego, jedynie na głośność. No i mam tutaj dwa tranzystory. Jeden to jest 556, wzmocnienie 241, a drugi to jest 557, który zastąpi mi tego telefunkena. I ma wzmocnienie 256. Tutaj 253 w tym kanale. Więc myślę, że ten, który ma 178, będzie idealnie zamieniony. I tak będziemy mieli równe wzmocnienie w tych preampach. Więc ten tranzystor z powodzeniem mogę zastosować. Jak zresztą widzicie, BC557 ma te napięcie na kolektor bazy 50 V, kolektor emiter 45 V, a więc wyższe. Pozostałe parametry są wspólne dla wszystkich tranzystorów, więc spokojnie mogę to zamienić. Rubikony ładnie wmontowane. I powiem Wam, że nawet obyło się bez przeróbek. Tutaj musiałem tylko zetrzeć trochę druku. Dałem na te krople cyny kilka końcówek pomiarowych, takich grubszych. Tylko po to, żeby po prostu wzmocnić połączenie. Nie są to duże kondensatory, 2200 mikrofaradów, ale może być. Tutaj mamy koszulkę, ponieważ dałem mostek, żeby połączyć masę z wyprowadzeniem minus. Tutaj mamy plus i oryginalny mostek do bezpieczników. I tutaj są kondensatory podłączone do tego. Teraz tak, tutaj gdzie było naprawiane, znalazłem miejsce, gdzie mogłem te rubikony wlutować, bo tu był otwór i tu był otwór oryginalnie. Wykonałem tylko dodatkową dziurkę tutaj i tutaj i już mamy ładnie zrobione kondensatory snap-in. Bez komplikacji dało się wmontować. Natomiast co do kondensatorów, które miałem dzisiaj mieć, niestety nie mam ich, ponieważ zastrajkował pan. Poszedł sobie na urlop, który mi te kondensatory sprzedał i to w dniu, w którym te kondensatory kupiłem. No i tak. To jest płytka przełącznika wejść. Jeszcze nie myłem tych płytek. Tutaj. To jest płytka przełącznika wejść ze wzmacniaczem gramofonowym. To jest płytka korekty barwy dźwięku i regulacji wzmocnienia. Plus dodatkowo filtry. Wszystko elegancko chodzi. Wszystko jest wyczyszczone. Kilka elementów jest nowych. Płytka do umycia. My tutaj mamy taki mały zasilaczek. To też do umycia. I końcówka mocy z dodatkowymi płytkami. Brakuje jeszcze kondensatorów wyjściowych. No i oczywiście do umycia. Plus dodatkowo płytka zabezpieczeń, którą chciałem robić, ale nie ma takiej potrzeby w tym modelu. Tutaj mamy gniazda wyjściowe
gniazdo sławkowe i przełącznik głośników. Tutaj. No i w oczekiwaniu na te kondensatory można powolutku zająć się pucowaniem, dopieszczaniem i powolnym składaniem. I w całym tym rozgardiaszu, który już tutaj trochę złożyłem, zauważyłem, że brakuje tu przewodu. Jest to przewód łączący ekran, tam widzicie ekran, z masą. A do tego ekranu mamy podpięte co? Pokrętełko tutaj do podłączenia gramofonu. I teraz zobaczcie, jakbym się z tym wszystkim męczył, gdybym nie porozpinał wszystkiego, nie wyjął wszystkich płytek z obudowy. No po prostu praca byłaby udręką. Człowiek czasami zrobi jakiś błąd. Gdy mierzyłem te kondensatory, to nie uwzględniłem, że te płytki są przesunięte i niestety ten mi tu nie wejdzie. Czasami błąd się jakiś zrobi. Sprawdzę jeszcze raz te kondensatory i zobaczymy, czy będą się na coś nadawały, czy też szukam jakichś innych tego typu. To są wartości tych kondensatorów. 1500, 1730, 1596, 1774 i mają od 1,5 mikro do 2. Od 1,5 ohma do 2. Tutaj mamy świeżutki, nowisienki, 3200 mikrofaradów i tam było chyba 2 ohmy z kawałkiem. Równoległe połączenie kondensatorów daje nam pewien zysk w postaci tego, że zmniejsza się nam ten ESR, szeregowa rezystancja. Znaczy dla pojedynczego kondensatora, tak czy siak będzie ona ta sama, ale jeżeli są połączone równolegle, to jeden kondensator weźmie część prądu i drugi kondensator drugą część prądu. 2,3 ohma dla tego kondensatora. No nie jest to źle. Czyli wartości się pokrywają mniej więcej tych kondensatorów oraz tego kondensatora. Tych. Ładnych na 105 stopni. Włoskich kondensatorów. Więc jeszcze myślę nad tym, ale prawdopodobnie po prostu zrobię, założę z powrotem te kondensatory. One mi tu ładnie z powrotem wejdą. Moje plany wzięły w łeb. Kondensatory są jeszcze w miarę sprawne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w trakcie pracy. Jeżeli będą jakieś oznaki złej pracy kondensatorów mocy, bo te kondensatory są na wyjściu, w ten czas zastanowię się nad zmianą tego. Tak na razie kupiłem sobie te kondensatory i zostawię je na jakiś inny projekt, chociaż nie były tanie. Jeżeli przyjmiemy, że 20% pojemności może nam wzrosnąć, to widzimy, że maksymalna pojemność jest 1800 mikro. Żaden z tych kondensatorów tej wartości nie przekroczył. Ten nawet ma idealną 1500, tylko że ma ESR na poziomie 2 ohmów. To tak jak powiedziałem, nie jest za dobre dla tego kondensatora. Przy tym napięciu zasilania powinien być ten ESR na poziomie 0,4 ohma. Mówię, ciężko zdecydować się, czy zostawić to w ten sposób, czy też, nie wiem, kupić jeszcze jakieś inne dobre kondensatory na wyjście. Zresztą zwróćcie uwagę na to, tu są końcówki, że ktoś kombinował coś z tymi kondensatorami. Nie sądzę, żeby w fabryce były te końcówki tak dorabiane. Także ja muszę przedłużyć te końcówki, założyć koszulki tutaj, żeby nie było żadnego zwarcia. Te kondensatory będę musiał przymocować za pomocą opaski do płytki głównej. Najlepiej tak będzie zrobić. Lub jak nie opaską, to tak jak robiła tą nitrę drucikiem, przylutować sobie drucik. Także takie parki mam dobrane. Tak męczę o tych kondensatorach, ponieważ no, zależy mi na dobrym efekcie, żeby to urządzenie pracowało w sposób prawidłowy. Natomiast nie jest to wysoki model, więc myślę, że
Już te Rubikony tutaj są małą przesadą, więc zrobimy tak, jak zrobimy. I ze względu na dostępność tych podzespołów na rynku, no nie jestem w stanie nic innego wymyśleć. W tej chwili, nie wiem, 3/4 towarów w TME jest niedostępne. Szukając po różnych aukcjach, nie znalazłem tego, czego chciałem. To były te kandele. Czy dobrze mówię kandele? Tak. Te były jedyne dostępne, które mi odpowiadały parametrami. Okazały się za duże. No błąd tutaj. Dobra, żeby nie przedłużać i nie rozlekać się nad ideą stosowania takich, a nie innych kondensatorów, założymy te oryginalne NSF, czyli niemieckie kondensatory firmy, które chyba już nie istnieje. I dlatego tutaj zamiennik, bo ktoś SK, bo ktoś po prostu kiedyś próbował to naprawić i tam widzieliście inne tranzystory. Dobra, bo już mówię ciągle o tym samym. Do roboty. Kondensator wyjściowy 3496, 1,5 mikro. Co ja mam z tym mikro? 1,5 ohma. Drugi zestaw podobnie. 3413 i 1,3 ohma. Dobrze. Mam wyciągnięty bezpiecznik na przedwzmacniacz i bezpieczniki na końcówkę mocy. Sprawdzimy tylko. No, na razie jest ok. Sprawdzę sobie napięcia, ale zrobię to bez trzymania aparatu jedną ręką. Także wybaczcie. Pomiar prądu spoczynkowego. Pomiar prądu spoczynkowego jest opisany tutaj. Volume at minimum. Remove fuse są usunięte. Miliamperomierz pomiędzy M411 a M410 i to na tym schemacie mamy tutaj. I tak generalnie to ja mogę tutaj po prostu zamiast bezpieczników włączyć miliamperomierz. Jak też zrobiłem. Musimy ustawić 25 mA plus minus 2 mA. Tutaj mamy rezystor regulowany do tego. Teraz mam taki problem, że mam lewy kanał podpięty i w lewym kanale, jak widzicie, teraz wam pokażę, że jest rzeczywiście zasilany. Mam tylko 12 mV, nie, miliamperów, przepraszam, ja prąd tutaj mierzę. Więc mam 12 mA, podczas gdy napięcie na kolektorze 69 V. Prawie 70 V. No, czyli widzicie, że kondensatory, które wstawiłem, są zagrożone przebiciem. Napięcie na połówce jest 31 V. A możemy to wyłączyć. A w drugim kanale mam za wysoki prąd, 50 parę mA. W związku z tym, gdzie jest jakiś wskaźnik, tu. Tutaj widzicie tranzystory. Jeden i drugi. Niby takie same wzmocnienie, ale wymienimy to. Jeszcze raz muszę rozkręcić wzmacniacz, wyjąć te tranzystory i założyć inne. Bo mi się ta regulacja prądu spoczynkowego, jeszcze te podkówki muszę zmierzyć. Te rezystory regulowane. Widzicie, jeden jest w takiej pozycji, drugi jest w takiej pozycji. I prądy mi się znacznie różnią. Tutaj jest za duży, tu jest za mały. W środku kadru widzicie kondensator 47 nano. I co go zmierzę, to ma inną wartość. W tej chwili ma 43, przed chwilą miał 27. Za chwilę będzie mieć, podejrzewam, 30. 45 w tej chwili ma. Pochodzi on z tego miejsca tutaj. I go wymienię, skoro on tak różnie pokazuje mi te wartości. Tam jest jeszcze, nie, to jest wylutowane, a to był wylutowany. C409 w środku kadru w tej chwili. 45, no ustabilizowało się, ale skoro dwa pierwsze pomiary pokazały bardzo dziwne wartości, tego. Mam tutaj do wyboru
kilka kondensatorów 47 nano. Ten byłby lepszy, ale jest na 63 V. Ten też na 63 V. To mam tylko jeden taki zwijany foliowy, ale mam takie fajne kondensatory na 250 V 47. Padła bateria niestety, więc kontynuując, takie dwa ładne kondensatory. One ze spokojem mogą być w tym miejscu. No, ktoś mógłby się zrzymać i mówić, że nie, że tutaj powinien być jednak ceramiczny, ale do filtracji wysokich częstotliwości, czyli to jest układ antyzakłóceniowy, to może być. Przy problemach ze stabilizacją prądu należy sprawdzić takie tam, jak te rezystory regulowane. No i co? No i sprawdzam go sobie pomiędzy skrajnymi. I mam dziwne wyniki na razie. 581 ohmów. Wartość nominalna. Dobrze widzę. 500 ohmów. Czyli wartość nominalna jest dobra. Potencjometr jeden i drugi, bo drugi też już sprawdziłem. Jest ok. Ten biały osad na tej płytce drukowanej to są rozpuszczone napisy acetonem. Dlatego nie będę dalej mył tej płytki. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Sprawdziłem jeszcze raz wszystkie lutowania tutaj i wiecie co znalazłem? Naprawdę mikrowłosek między jedną a drugą ścieżką gdzieś tam, co oznaczało zwarcie. Całe szczęście tranzystory przetrwały to, więc próba numer 2. Zakres maksymalny 30 mA prądu stałego. 30 mA prądu stałego jest na końcu skali tej. Mam 27 mA i potencjometr w pozycję minimalną. No i teraz dla drugiego kanału jest możliwość ustawienia prądu. On musi się teraz rozgrzać, co potrwa tam z 10 minut. I dopiero po tym czasie będę mógł ustawić prawidłowy prąd. Jakie jest wskazanie w tej chwili na wyświetlaczu? Na wyświetlaczu. Jaką wartość wskazuje wskazóweczka? 21, 2, 3, 22 mA. Po kwadransie poprawka na 25 mA. No i tak to zostawiłem. Plus minus 2 mA tam jest i ten prąd rzeczywiście czasami się wahnie w dół, czasami w górę. Bezpieczniki, zamiast których włączyłem amperometr, mają mieć 2,5 ampera. Jest to zabezpieczenie wzmacniacza, więc stosowne bezpieczniki do odpowiednich gniazd. W tej chwili mamy jakieś 45 W na 8 ohmach. Powinienem to robić na 4 ohmach, ale nie chcę mi się rozlutowywać tego rezystora. Także wzmacniacz działa, oba kanały sprawdzałem, już ta sama wartość. To jest drugi kanał, ale ściszmy troszeczkę, żeby przypadkiem nam się nie zadymiło. Tak może być. Mamy kilka watów na wyjściu. To jest 10 Hz. Mamy 1,48 V. Herców mamy już 5 V. Z 1 kHz mamy też 5 V. 100 kHz mamy też 5 V. Nie, 10 kHz to było. To jest 100 kHz. Jak widzimy, ta sam spadek napięcia jak dla
10 Hz, mamy 1,83 V, czyli wzmacniacz swoje pasmo katalogowe tam przenosi. Zniekształcenia wzmacniacza osiągnęły zniekształcenia źródła generatora. Niestety nie mam lepszego w tej chwili. Przez jakiś czas mieć nie będę lepszego. Rzadko badam wzmacniacze pod zakresem zniekształceń. Tym miernikiem z reguły robię to na komputerze. Ale jak widzicie, Izopan PMZ11 działa i przebieg jest bardzo ładny, 1 W i wzmacniacz działa. Pora na odsłuch. Nie oba kanały grają. I sopran działa. Regulacja basu także. Filtry. Działają, więc jest ok. A przy okazji powiem wam historię tego wzmacniacza. Pierwsza rzecz to wynika z moich domysłów. Po prostu właściciel za naszą zachodnią granicą, za Odrą, próbował naprawić wzmacniacz, nie poszło mu, zepsuł trochę płytki drukowanej, co widzieliście. Następnie zniechęcony zostawił to w piwnicy czy gdzieś i wystawił na tak zwany odbiór śmieci. Znalazł się jakiś mądry handlowiec z Polski. On zobaczył, że są wzmacniacze powystawiane, wziął to i sprzedał właścicielowi obecnemu jako wzmacniacz do naprawy, nieruszany, new old stock tak zwany, czyli że nie grzebany w środku, żeby nigdy nie był naprawiany. Dosłownie tak brzmiała opis aukcji. Wzmacniacz nigdy nie naprawiany, uszkodzony. Czym jest wzmacniacz nigdy nie naprawiany, widzieliście przed chwilą. Także zanim nie wydacie pieniędzy, naprawdę poproście o zdjęcia wnętrza. To nie jest problem, żeby rozkręcić pokrywę i zobaczyć, czy urządzenie było naprawione, czy też nie było naprawione. Dobra, skręcam go. Tak, zapomniałem wam pokazać jedną funkcję, którą obiecałem, że pokażę. Zobaczcie. Kręcę gałką. To jest te chwilowe wyciszenie na moment przełączenia się źródła. A to buczenie wynikało z tego, że mamy nieuzimione wejście. Ok. Wzmacniacz naprawiony. Naprawa wzmacniacza Telefunken TA350 dobiegła już końca prawie, bo jeszcze spolerować te gałeczki muszę. Nie będę ich toczył, bo nie umiem tak toczyć, żeby to elegancko wyglądało. Dlatego jeszcze mam te gałeczki nieprzykręcone, no bo one będą pójdą na polerkę albo do jakiegoś innego zakładu, który mi to toczenie wykona. Co zostało zrobione? Jak zwykle wymienionych kilka kondensatorów. Trochę inaczej niż planowałem, z tego względu, że te się nie zmieściły. Te tranzystory były popalone. Znaczy jeden z nich, który to już nie wiem. Ale mniejsza o to. Co, duży ten wzmacniacz. Co jeszcze było zrobione? Regulacja prądu spoczynkowego. Oczywiście mycie. Widzieliście, że był cały rozebrany. Co jeszcze? Czyszczenie przełączników. Nie
zmiana pasty pod tranzystorami. Zresztą widzieliście wszystko w ciągu filmu całego, ja nie będę tego powtarzał. Mam nadzieję, że pokaz naprawy tego wzmacniacza Wam się spodobał. Do zobaczenia wkrótce przy innym wzmacniaczu lub innym urządzeniu. Trzymajcie się.